Jesteśmy w miejscu, w którym za kilka lat powstaną fabryki w ramach Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. Jednak już dzisiaj widać, jaki ekologiczny koszt będziemy musieli ponieść. Spacerując w gęstwinie lasu wśród setek tysięcy drzew naznaczonych pomarańczową kropką, trudno nie czuć żalu, że to przemija. Teren, na którym ma powstać Jaworznicki Obszar Gospodarczy, to w dużej części lasy, ale także obszar po osadniku. Czy dzięki fabrykom, które tu powstaną i które dadzą miejsca pracy, będzie to bić gospodarcze serce Jaworzna? Cenę za ten rozwój gospodarczy poniosą jaworznickie drzewa. Ważne, aby rekompensata w postaci nowych drzew również została zrealizowana w Jaworznie.